Cześć wszystkim, dzień dobry, witam się na moim kanale, jestem Peres. A teraz kolejny odcinek, żeby zostać na moim kanale, słuchajcie. A dzisiaj sobie kupimy karnet zadymiarski Premium Plus. Opowiem wam o nowym daily, który będzie na moim kanale. Do kiedy będzie ten daily i tak dalej, słuchajcie. Pamiętajcie tutaj łapę w górę i subskrypcję tam na dole. A ja już proszę do zrobienia, przechodzę do kupowania karnetu zadymiarskiego Premium Plus specjalnie dla was, żebyście mieli fajny odcinek, słuchajcie. Dobra, słuchajcie, karnet jest na moim koncie, słuchajcie, patrzcie, teraz go odblokowujemy. Teraz mamy te wszystkie poziomy karnetu do otworzenia do 25 poziomu. I te wszystkie poziomy sobie teraz odbierzemy. Może kupimy jakieś skiny, zobaczymy, słuchajcie, mamy tutaj co darmowy prezent. Ale dobra, żeby już nie szedł zaraz, ludzie, o co chodzi teraz dokładnie z tym daily. W ogóle daily będzie do końca wakacji, do 31 sierpnia, słuchajcie. Ale taką emotkę fajną. Zapraszam za jakieś dźwięki, trony, mój pies tam coś robi teraz. Sobie ustawię tą emotkę, bo jest fajna. W ogóle, nie, ja każdy karnet kupuję, nie wiem, po prostu, jakby... Nie wiem, czy ja mam po prostu nie kupować karnet, co, bo ja każdy karnet kupię, słuchajcie, więc no... Chyba muszę po prostu trochę... No... Przestać. Ale dobra, daily będzie do końca wakacji, jeszcze z tymi filmami. No i w sumie tak, nie mam za bardzo wam o tym daily powiedzieć. Ale no, do końca wakacji będzie to daily, więc oglądajcie moje wszystkie odcinki, słuchajcie, bo będzie fajnie. Komentujcie, teraz też możecie komentować, jeżeli są komentarze włączone. Zapraszam, że tak szybko mówię, spróbuję to wolniej i wyraźniej. Mamy tutaj klejnoty. Mamy tutaj taką emotkę Custom Dom. Szczerze tak trochę toksyczne mi się wydaje, nie wiem jak wy myślicie. Punkty mocy. W ogóle te punkty mocy, patrzcie, ja mam punktów mocy, patrzcie. Mam 15 tysięcy ponad punktów mocy. A miałbym wyzwane ulepszające setki zadymiarzy, słuchajcie, i chyba mogę nawet... A nie mam wszystkich ulepszonych na co najmniej 10 mocy, słuchajcie, więc mogę teraz ulepszać kolejny zadymiarzy, czyli te bardzo rzadkie na skład, słuchajcie. No. To jest po prostu, nie wiem, nie. W ogóle mam klęcego napisanego. Szok po prostu, widzowie. Naprawdę, nie wiem, co ja mam z tymi punktami mocy już robić, tak szczerze. No ale słuchajcie, lecimy dalej monety. Bezkotki. Zaraz będą jakieś stand-upy jeszcze, słuchajcie, więc oglądajcie do końca. Słuchajcie, pierwszy stand-up w tym odcinku i co się tutaj stanie, co będzie, słuchajcie, nie ma nic, niestety jest zatki. No i widzowie, jeżeli ktoś się zastanawia, bo jeżeli widzieliście tego buga z tą misją zbugowaną, to tak, ten bug był prawdziwy, widziałem go, niestety ja z niego nie korzystałem, ale taki bug, co tam był, słuchajcie, miał miejsce. Co się dostawało więcej ogólnie startupów, więc to jest taka ciekawa rzecz. Jeżeli ktoś o tym nie wiedział, to teraz, słuchajcie, wiecie. Ja tutaj dalej lecę z karnet, słuchajcie. Już mam trochę gemów na moim koncie uzbierane, słuchajcie. Już mam 86 gemów. Lecimy dalej, słuchajcie. Monety, bezkotki, startup, słuchajcie, no ma. Co teraz będzie? Uwaga. Jest mityczny, słuchajcie. Dobra, mamy mitycznego startupa. Uwaga, co nam się z tego startupa trafi. Ja zamykam oczy, musicie mi uwierzyć. Dobra, nie wiem, co tam jest. Nic nie widzę. Dobra, otwieram oczy na 3, 2, 1. Aha, gadę do Amber. No, niby spoko, ale nie wiem, co to jest najlepszego. Najlepsze to jest chyba to, słuchajcie, bo to jest po prostu super, ten display. Kredytów mam na ziemi będę odbierał, słuchajcie, bo nie wiem, czy jest sens. Mam klub na zadymiarza ciekaw po prostu. Więc tych kredytów teraz nie będę odbierał. Ale mam już tutaj, słuchajcie, 300 ropy.
Więc uwaga, co będzie, słuchajcie, jaki tutaj będzie stan, słuchajcie, bardzo rzadki. Będzie cyfrowanie jakaś legenda, słuchajcie, oby była. Nie wiem, czy będzie, zobaczymy, słuchajcie, nie ma żadnej legendy. Lecimy dalej, słuchajcie. I mamy tym stan dropie, nie ma nic, test niestety jest tylko rzadki stan drop. Ale spokojnie, widzowie, myślę, jest tutaj zagramy gierkę. Możemy Charlie, widzowie. Wezmę sobie chyba normalnego skina. Bez skina będę grał. Dobra, zagram sobie solo. Bo są też potwierdzone startupy. Teraz chcę wam coś powiedzieć ogólnie, bo jakby ja chcę, żebyście wy mi pisali wasze pomysły na odcinki. Bo ja chętnie takie coś dla was oczywiście zrobię. Ja może będę używał waszych pomysłów na odcinki. Bo oczywiście kto wie lepiej niż wy, oczywiście widzowie, więc no, piszcie mi w końcu na wasze propozycje na odcinki. Takie te będą fajne. Jeżeli macie pomysły na śródce, to też piszcie. Bo się to ogólnie bardzo mi przyda z odcinka. Nie, że nie mam pomysłu na content zrobić, ale no wiecie, zawsze się to oczywiście przyda. Musiałem nagrać kolejny odcinek z moich skinów, bo moja kolekcja się zmieniła bardzo. Jeżeli chcecie takie coś, to piszcie. To jakiś dalek jest. Zrobiłem dalka. Może też widz, jak nie, jeżeli tak, to postawiam. Słuchajcie, muszę się to ulecyć. Są trzy osoby, słuchajcie. No bo oni stąd biją, ja spróbuję wejść. Colt nie żyje. Uwaga, słuchajcie, bijemy się z Karlem. No bo słuchajcie, zaraz będzie. No słuchajcie, to chyba będzie zacięta walka tutaj. Zobaczymy, jak tam pójdzie. No słuchajcie, on jest silny bardzo, ten Karl, nie wiem, co mam robić już, słuchajcie. Muszę uważać. Bijemy. No, czy nie mogę go zrobić w kokon? Chyba to zrobię. Żeby dać czasu sobie dać. Czy nie, to jest Power Cube. No, uwaga, widzowie, patrzcie teraz. No, słuchajcie, muszę tutaj uważać serio, bo to jest zaraz test na Stefana goni. Zobaczymy, co się stanie. Mamy to. S-a. Dobra, uwaga widzowie, mamy to, tak blisko, słuchajcie, no prawie, dobra, wygramy to, czy my to wygramy, kokon, dobra, ja też się dam w kokon, żeby się to lecieć, dobra, jeszcze widzowie, wygrywamy tą gierkę, słuchajcie. I dobra, teraz mamy dwa startupy, uwaga, i co? Ten startup będzie epicki, słuchajcie, uwaga. Dobra, jest epicki, słuchajcie, tutaj będzie legenda, proszę. Legendy niestety nie ma. Ale spokojnie, to jeszcze nie koniec. Lepszego skina do każdego zadymiarza w Brawl Stars. Robimy sobie zadymiarzy od Sieni do Gasta. Jeszcze może jakiś legendarny zadymiarzy. Będę oglądać się kolejne, będę się zajmować w kolejnej subskrypcji na dole. Komentujcie, jeżeli komentarze są włączone. A ja was zapraszam do oglądania. Patrzcie na mnie wszystkie Instagramy. Bez przedłużenia już lecimy. Najpierw mamy Sieli, ja widzicie tutaj do Sieli mamy całkiem sporo skinów. Ale który jest naprawdę najlepszy, więc myślę, co tutaj mam ogólnie. Więc tak, mamy takie skinki. Ogólnie myślę, że na przykład będzie albo Słota Sieli, Bronki na tym Cerka Sieli, Tomaska Scott Buster Sieli. I z tych wszystkich myślę, że pójdę na Scott Buster Sieli. Nie oceniam Scotta, PSG też ładnie wygląda, ale zostaję z Scott Buster Sieli. Dalej mamy Nita. Tutaj też mamy
całkiem sporo skinów. Mam tutaj gumisiową nitro skład, mecha Godzilla, Kowale, Chosami, Panda, Shiba, Lusu, Srebrna, Wielorybia i Słota. Właśnie zastanawiam się, albo to, ten skin, albo właśnie ten skin. I na początku była taka torba, jednak zostaje z mecha Godzilla Nitro na sam koniec. Dalej mamy Colta, z którym też jest dużo skinów tej postaci. Na przykład jak ten mecha Colt jest bardzo super skinem. Jest też bananowy Colt i tutaj bardzo jest różnych skinków. Ten skin jest mega fajny ogólnie. Teraz albo ten skin jeszcze, lub właśnie Nocny Anioł Colt. Ale chyba zostaje się Nocnym Aniole Colcie ostatecznie. Bull. Do Bulla też mamy strasznie dużo skinów w ogóle. Viking Bull, Fubrisa Bull, Pomnik Bull, Kosmiczny Bull, Bull. Kosmiczny V Bull. No, w GKMS to jest najlepszy skin. Fajny jest, ale teraz są nowe skiny do Bulla. Minotaur Bull nie jest najlepszym skinem. I myślę, że zostaje z tym kosmicznym Bull ogólnie. Bo ten skin mi się najbardziej podoba. Jeszcze mamy pracę, więc teraz się postaram teraz szybciej robić. Mamy bloka, tutaj mamy też bardzo, bardzo dużo skinów. I myślę, że albo ten jest najlepszy. Może Zebus Block. Power Rangery też są fajne, super statniki w sumie. Ale ostatecznie idę z hakerem blokiem. El Primo. Tutaj mamy będzie takie skinki. Strasznie dużo skinów. Ale myślę, że jest właśnie El rozkrywający. El Major Domo. I El Rekinek też jest spoko. Ale chyba zostaje z El Major Domo. Dalej, Parley. Jeden z bardziej nielubianych zadymiarzy, myślę. Tutaj mamy właśnie bardzo dużo skinów. Ja myślę, że Czarodziej Parley to jest najlepszy z tych wszystkich. Poco. No, nie mam za bardzo co mówić, no. Chyba monitorowany Poco. Jeszcze tych wszystkich skinów. Po prostu najlepszy. Loza, ostatni z wymiarzy niebieskiej, zielonej rzadkości. Dodam tylko 3 skiny, nie licząc też złoty i srebrny. Z tych skinów ta Chili Delka jest najlepsza. Ale ta niby też jest fajna. Ta jest taka trochę... trochę mogłabym mieć więcej ubrań. Dobra. Myślę, że ten skin jest najlepszym. Motliska Rosa. Dalej mamy Jessie. Tutaj już też są fajne skinki, jak na przykład Skali Jessie, Letnie Jessie, Nocny Jessie. W ogóle mogłem tego skina mieć, tego za 500 star pointsów. Nie wiem, to będę z tej pojęcia tutaj łapę w kule. Ale go nie kupiłem i tak nie mam tego skina i nie jestem osobem tego kupić, więc no. Ale z tych skin to jest chyba Skadi Jess jest ogólnie najlepsza. Dalej mamy Dynamike'a. I tutaj myślę, że dynastyczny Mike. No, zostajemy się dynastycznym Mike'u. I oglądajcie do końca jeszcze, bo coś fajnego będzie na koniec. Do Tika myślę, że ten skin jest najlepszy. Mecha Tik Tidola. Nie wiem, jak to się czyta. Dalej mamy, słuchajcie, antywirus 8-bitowy, no w sumie po prostu 8-bitowiec.
A nie, chyba ten skin jest najlepszy, albo ta oryginalna, cała wersja tego skina. Dalej mamy Liko. No i tutaj chyba... Nie wiem, czy ten nie finałowy boss Liko, albo właśnie... ten skin hiperdoładowany, właśnie ten Monarch Liko. Ale chyba zostaje się tym skinie finałowy boss Liko. Z rankingowego typu. Dalej... Tutaj myślę, że maskotka dalej jest topem. Penny. Tu jest też przez ten model księżycowa Zeklina. Skapen. Czy ja to dobrze? Zekliniacka Penny? Mam nadzieję, że serię nie Zeklina. Dobra, Karl, nie wiem, jak się wziął do Karla. Dobra, takie, chyba Zapka, albo Leonard. Dalej mamy Jackie. Ogólnie to mi się podoba ten skin, co wchodzi w następnej aktualizacji. Ale chyba to będzie ten skin falowy z kocek Jackie. I ostatni zadymiast, czyli Ghast. No tutaj chyba muszę wybrać Harca za Kasa, bo nie ma za bardzo innego wyboru.